Dzień dobry. Jak wszyscy wiedzą albo i nie wiedzą, znajomi i nieznajomi, dotychczas zajmowałam się degustacjami wędlin. Nazywam się Joanna Miller. Niektórzy mówią na mnie Hanka. Kojarzą mnie tylko i wyłącznie z degustacji wędlin na sklepach, do których firma, w której pracuję, dostarcza mięso i wędliny. Firma nazywa się, jesteśmy największym dystrybutorem mięsa i wędlin na Śląsku i Małopolsce. Firma nazywa się Markus. Jak już wspomniałam, zajmujemy się dystrybucją mięsa i wędlin. Ja osobiście prowadzę degustację wędlin. Część z Was, którzy to oglądacie, już w swoim życiu mnie spotkało i to dosyć parę razy. Bardzo brakuje mi kontaktu z Wami. To też dlatego powstaje ten filmik. Jak się będzie podobało, to powstanie więcej takich filmików. Póki co chciałam Wam przedstawić taką małą namiastkę tego, że ja jednak jestem, że te degustacje mogą się nadal odbywać. Wiem, że jest trudny czas koronawirusa. Na razie do sklepu nie mam możliwości wejścia. Ale za pośrednictwem YouTube'a, tych nowoczesnych przekaźników, można przekazać. Trudno będzie przekazać smak, ale jak się bardzo postaracie, ja Wam tu postaram się pokazać, co można z kiełbasy zrobić i że kiełbasa to nie musi być tylko kawałek mięsa przetworzonego, rzuconego na patelnię, czy gdzieś tam na grilla, że to jednak może wyglądać zupełnie inaczej. Jak smakuje, to na razie teraz będę oceniać ja, a Wy we własnym zakresie, w domu, będziecie sobie przygotowywać sami. Żeby zrobić coś z kiełbasy, jakiegoś grilla, to przede wszystkim musimy się postarać o kawałek dobrej kiełbasy. Macie tutaj pokazane, jakich produktów dzisiaj użyjemy. Użyjemy kiełbasy wysokiej jakości, z bardzo dużą zawartością mięsa. Użyjemy również cebuli, pieczarek, cukinii i papryki. Będzie to taki szaszłyk. Żeby nie było aż tak ciężko, to użyjemy do tego cukinii. Cukinię wcześniej umyliśmy, tak samo jak inne produkty, i cukinię pokroimy sobie w takich parę grubszych plasterków. Niedużo, nie, bo nie jesteśmy chyba wszyscy wegetarianami, więc tak, na oko gdzieś 2-centymetrowe. Dajemy sobie kawałeczek kiełbasy, do tego dodamy kawałek cebulki dla zapachu i na przemian będziemy sobie to przekładać. Jeszcze pieczareczki, też bardzo fajna sprawa, szybciutko będą się nam podsmakały też na grillu. Nadmieniam, że grill jest w warunkach domowych. Aby mogło się to odbyć w warunkach domowych, ja osobiście używam patelni, która też jest Wam znana z mojej pracy w terenie, że tak powiem, i tak sobie na przemian. Znacie tą patelnię, znacie tą kuchenkę i znacie mnie. Niektórzy będą udawali, że mnie nie pamiętają, ale no i tak na przemian sobie i cukinia, prawda, i kawałek cebulki. Jak ktoś lubi więcej, to więcej, jak ktoś lubi mniej, to mniej. I dochodzimy, o, jeszcze damy kawałeczek pieczareczki i rzucamy sobie na grilla. Podgrzewamy. I następnego, prawda, sobie szaszłyka robimy, żeby nie jeść w samotności, to zawsze robimy do pary. Jak ktoś mówi, że jest sam, to uwaga, ja zawsze powtarzam, że zawsze można zaprosić sąsiada. No dzisiaj w dobie koronawirusa jest to utrudnione. Niektórzy mieszkają w domach, niektórzy mieszkają w blokach. Ci, co w blokach, mają łatwiej, bo mamy balkony. Przez balkon z sąsiadem
też można się podzielić. I proszę, takie oto mamy szaszłyczki. My tu gadu gadu, a czas biegnie, prawda? Czas biegnie, czas nie stoi w miejscu, więc trzeba się troszeczkę pospieszyć. Za parę minut, bo to z każdej strony musi jednak troszeczkę się smażyć, za parę minut będą gotowe nasze szaszłyczki. I jak będą gotowe, to prawda, znowuż cukinia, pieczareczka, papryczka, i cebulka i kiełbaska. Gdyż, już wspomniałam, pracuję w hurtowni mięsa i wędlin. Szaszłyczki się smażą na grillu elektrycznym, można zrobić to w piekarniku, można zrobić również eleganckie szaszłyki na grillu na zewnątrz. W międzyczasie wykorzystujemy czas, bo nie marnujemy czasu, jak wiemy, czas to pieniądz. W międzyczasie kroimy sobie pomidorki na sałatkę, żeby to nie były tylko, prawda, nie była tylko kiełbasa, to możemy to ładnie okrasić sobie sałateczką. Sałatka z pomidorków, cebulki zielonej i papryczki, żeby ładnie wyglądało, ładnie smakowało. Szykujemy sobie już, bo szaszłyki już prawie dochodzą. Nie przejmujemy się, że trochę leci dym. Kroimy sobie spokojnie. Nie musi to być równe, gdyż będziemy sobie to spożywali we własnym gronie rodzinnym, tudzież z sąsiadami, rodziną, znajomymi. Ma to wyglądać smacznie i zdrowo. Szaszłyczki, jak się patrzy, ładna rzodkieweczka. I gotowe mamy danie grillowe. Dzisiaj zajęłam się grillem, szaszłykami, takimi najprostszymi, jakie mogą być dania. Proszę bardzo, jakie tylko. I grillujemy. Jak wiemy, grill to jest nasz sport narodowy. Dyscyplin może być niezwykle dużo. Wykorzystaliśmy tutaj kiełbasę o wysokiej zawartości mięsa, cukinię, papryczkę, cebulę i pieczarki. Mówię, wszystko według własnego uznania. To jest tylko takie moja wariacja na temat grilla i szaszłyków. Cukinia, tak nadmienię, cukinia jest bardzo zdrowa, danie dietetyczne, zamiast ziemniaka. Nie musi być grill, nie musi być niezdrowy. Nie musi być niezdrowy, ale niemniej jednak, jeżeli jest zapaszek kiełbaski, to lepiej nam się robi na sercu. I proszę bardzo, ugrillowało się, jest gorące. Jeszcze chwilę poczekajmy. Wykorzystajmy to, co tu mamy jeszcze. Pieczareczki. Bluzę sobie możemy podsmażyć, bo mamy miejsce na to. Jak zauważyliście, nie używam tutaj wcale tłuszczu. Tak jak zresztą zawsze. Wytrzymują mi ręce, tak, wytrzymują ręce tą temperaturę, jest to gorące, ale jak to mówią, jak się ma wprawę, to i to nie jest takie trudne. Utrzymanie, proszę bardzo. Jestem ciekawa,
co wy na to, bo bardzo, bardzo ładnie to pachnie. Wygląda też chyba nieźle. Sobie podekorujemy. I jedyne co mi pozostało, to życzyć wam smacznego. Myślę, że jak na pierwszy raz na YouTubie, bo nie jest to mój pierwszy występ przed publicznością, jest to mój pierwszy występ przed kamerą, sam na sam z kamerą. Wy gdzieś tam jesteście, a ja jestem tu i proszę bardzo, jak wyglądają pięknie te szaszłyczki, smaczne, proszę bardzo. I usmażone, podsmażone pieczareczki. Proszę bardzo. Jeszcze papryczka. No i kochani moi, tak. Tak to można żyć. Tak to można żyć. Tak można sobie zrobić takie pyszne szaszłyczki. Przypominam, kiełbasa o wysokiej zawartości mięsa, zakupiona w sieci sklepów za pośrednictwem hurtowni Markus. Życzę wam wszystkim smacznego i do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo, pa, pa, pa.